Funkcjonalizm, a więc idea, że ważna jest funkcja, a nie jej fizyczna realizacja. Funkcjonalizm. Model Mara jest typowym modelem wyjaśniania, który możemy zakwalifikować jako model funkcjonalistyczny. Otóż wyjaśnia się w nim, jak złożone funkcje systemu mogłyby powstać dzięki organizacji jego składników. Czyli mamy pewnego rodzaju złożoną funkcję, powstającą dzięki organizacji składników tego systemu. Brzmi to może bardzo skomplikowany sposób, ale znowu pomyślcie Państwo o kasie w sklepie albo o rowerze. Rower ma dosyć złożoną funkcję, pozwala mianowicie nam jeździć, przemieszczać się z miejsca na miejsce, ale jest to możliwe dzięki temu, że rower nie jest niezłożonym najprostszym atomem, tylko ma pewne części, takie jak koła, kierownica, łańcuch, pedały i tak dalej. Te wszystkie składniki są w odpowiedniej organizacji, dzięki temu, że ktoś wsiada na rower, mogą one jeździć. Funkcjonalizm to jest idea filozoficzna, która była tak naprawdę legła u podstaw filozoficznej obrony kognitywistyki. Przedstawicielami tego nurtu filozofii są Jerry Fodor, Hilary Putnam i Daniel Dennett. Te nazwiska będą jeszcze nam powracały w trakcie tego wykładu, zwłaszcza nazwiska Jerry'ego Fodora, który był bardzo wpływowym obrońcą metodologii Noama Chomskiego, a zatem klasycznej kognitywistyki. Filozofowie bronili autonomii psychologii. W ten sposób miano uzyskać blokadę przed redukcją psychologii do nauk neurobiologicznych, przed sprowadzeniem ich do nauk neurobiologicznych. Miała być więc całkowicie autonomiczna, samodzielna, niezależna od neurobiologii czy też biologii w ogóle. Z tego też względu podkreślano, że tę samą kompetencję może przejawiać bardzo wiele różnie zbudowanych układów, lekceważąc ich fizyczną strukturę. Zenon Pyleszyn miał powiedzieć w latach 70., że znajomość mózgu jest kognitywiście potrzebna tak bardzo, jak znajomość mechaniki kwantowej jest potrzebna mechanikowi samochodowemu. A zatem Państwo nie powinni chodzić w ogóle na wykład na temat mózgu. To jest zupełnie niepotrzebne, zdaniem Pyleszyna. No oczywiście dzisiaj Pyleszyn nic takiego by nie powiedział, ale w latach 70. tak bardzo wierzono w możliwość autonomicznego uprawiania psychologii i pewnego rodzaju kognitywistyki opartej na tej psychologii poznawczej, że lekceważono wręcz zupełnie funkcjonowanie mózgu. O co chodzi z tym redukcjonizmem? Zajmijmy się widmem redukcjonizmu, które krąży nad wieloma naukami. Otóż redukcjonizm to jest pogląd, że należy dążyć do redukcji i unifikacji teorii naukowych. Należy mieć jak najmniej teorii naukowych z jak najmniejszą ilością założeń. A zatem jest to pewnego rodzaju zasada prostoty. Mamy mieć jak najprostsze wyjaśnienia, jak najprostsze przewidywania, jak najprostsze hipotezy wyjaśniające wszystko to, co możemy obserwować. W klasycznej wersji, w klasycznej koncepcji redukcja jest rozumiana jako pewnego rodzaju operacja logiczna. Starą teorię możemy wywnioskować z nowej przy założeniu pewnych dodatkowych praw łączących terminologię jednej teorii z terminologią drugiej. Czyli jeśli Państwo mieliby wywnioskować jakąś starą teorię, na przykład mechanikę Newtona z ogólnej teorii względności, to wówczas dokonalibyście jej wspaniałej redukcji. Nie jest to pogląd pozbawiony pewnego powału, bo to jest prosta operacja logiczna, ale też niestety obarczony pewnego rodzaju problemami, ponieważ teorie rzadko są wyrażane w takich ścisłych, logicznych ramach i wywnioskowywanie starych teorii z nowych jest tym bardziej trudne, że te stare zwykle uważamy za fałszywe, a te nowe za prawdziwe, a fałszów sprawd wywnioskować się nie da, ale zostawmy te rozważania na zajęcia czy też wykłady dotyczące filozofii umysłu. Ja będę mówił Państwu na ten temat, jeśli Państwo dotrwają do drugiego roku kognitywistyki na temat pojęcia redukcji, więcej w ramach wykładu z filozofii umysłu 1. W kognitywistyce redukcjonizm odradza się w latach 80. i trwa do dzisiaj w różnych wersjach. Jedną z tych wersji jest na przykład pewne wersje koneksjonizmu, mówią, że należy łączyć funkcjonowanie mózgu bezpośrednio z pewnymi modelami obliczeniowymi. Mogą być też inne wersje
redukcjonizmu, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. W każdym razie redukcjonizm zaprzecza autonomii psychologii. Tak naprawdę redukcjonizm odpowiada w sposób dosyć prosty na pytanie o integrację, jak łączyć różne wyjaśnienia w całość. Jeśli możemy sprowadzić wszystko do jednego mianownika, jeśli możemy mieć jeden język opisujący rzeczywistość, to połączenie różnych teorii staje się łatwe, a przynajmniej stosunkowo łatwe, gdyż one mają pewne elementarne składniki z tego samego repertuaru. Zdecydowanie trudniej to zrobić, kiedy one są wyrażone w zupełnie różnych językach, przy użyciu zupełnie innego instrumentarium pojęciowego. Na przykład dosyć trudno powiedzieć, w jaki sposób mielibyśmy uwzględniać dane neurologiczne czy neurobiologiczne w modelach obliczeniowych, jeśli język informatyki nie zawiera tak naprawdę wprost żadnego odwołania do mózgu. Więc musimy sobie jakieś więzy, jakieś łączniki poznajdować, jakiś sposób odzwierciedlenia jednego w drugim. Redukcjonizm pozwala zrobić to w sposób prosty, ale wymaga dokonania redukcji, która nie jest dosyć wcale łatwą operacją. Natomiast integracja jest nam o tyle potrzebna, że musimy liczyć się z tym, że kognitywistyka mogłaby się rozpaść, gdybyśmy w ogóle nie łączyli naszej wiedzy pochodzącej z różnych dyscyplin. Kognitywistyka mogłaby się rozpaść, mogłaby zostać zdominowana przez jedną dziedzinę i okazałoby się, że już jej nie ma. Niektórzy zresztą, tacy badacze jak Rafael Nunez, parę lat temu opublikowali badania, z których ich zdaniem wynika to, że interdyscyplinarność kognitywistyki jest pod wielkim znakiem zapytania. Ja się z tym postawieniem sprawy nie zgadzam, ale nie czas na dyskutowanie drobniejszych spraw, kiedy muszę Państwu przedstawić ogólny rzut oka na dziedzinę, którą zamierzacie studiować. I już właśnie zaczęliście.